Dzień dobry, kłaniam się wszystkim Państwu. Będę posiłkował się, od razu uprzedzam, tekstem pisanym, ponieważ informacji, które mam zamiar przedstawić, jest ich sporo i trudne by były do zapamiętania ad hoc. Dlatego też witam wszystkich Państwa na konferencji prasowej organizowanej przez organizację międzyzakładową NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Podbeskidzie. Tematem dzisiejszej konferencji jest w naszej ocenie negatywna postawa komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej względem policyjnej Solidarności, która ma także wydźwięk negatywny dla lokalnej społeczności, o czym za chwilę Państwu postaram się powiedzieć. Chcemy Państwa powiadomić, że komendant miejskiej policji w Bielsku-Białej jest osobą, która kładzie silny nacisk na szeroko rozumianą dyscyplinę służbową. I w tym aspekcie akurat jako policjant zgadzam się z komendantem, że kwestia dyscypliny służbowej jest kwestią absolutnie kluczową, ale jako przedstawiciel związku zawodowego mam prawo i wyrazić to głośno, że nie zgadzam się z niektórymi metodami, które pan komendant stosuje w zakresie wymuszania czy też stosowania tej dyscypliny. I musimy tutaj przedstawić naszą argumentację w tym zakresie. Jeżeli chodzi o samą dyscyplinę służbową, to jesteśmy świadkami hipokryzji pana komendanta, która przejawia się w tym, że wymusza na swoich podkomendnych stosowanie się do zasad etyki zawodowej, do dyscypliny służbowej, a sam nie stosuje się do pisemnych poleceń komendanta wojewódzkiego policji w zakresie chociażby nagradzania czy awansowania policjantów, stosując pozaustawowe formy pozaustawowe przesłanki negatywne do premiowania i awansowania policjantów. Prowadzenie działalności związkowej w policji jest trudne, dlatego że nasza sytuacja w Bielsku-Białej oraz kolegów przewodniczących ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, którzy podobną, jeżeli nie tożsamą sytuację mają ze swoim komendantem miejskim policji w Bytomiu, dlatego że nasza rola jako związkowców to dbałość o warunki pracy naszych członków, a nasze zabiegi o to, żeby polepszać te warunki w zatrudnieniu, często spotykają się z klęską z uwagi na to, że mamy silny opór strony służbowej. Jako przewodniczący organizacji, starając się realizować projekty i pomysły naszych członków, spotykam się z takimi zachowaniami, które mają na celu zastraszanie nas jako działaczy związkowych, które są ukierunkowane na to, żebyśmy odstąpili od pewnych czynności, od naszych zamierzeń i celów. I dlatego też chciałbym wyrazić tutaj solidarność i współczucie wobec kadry kierowniczej, która w mojej ocenie ma podobną sytuację jak my, że ich postępowanie jest często napiętnowywane, często kojarzy się lub spotyka się z stosowaniem gruźb lub też wytwarzania atmosfery strachu. Nasze działania spotykają się często z taką argumentacją czy socjotechniką komendanta, że komendant uważa, że do jego drzwi pukają zwykli policjanci, w co trudno uwierzyć, ale on tak uważa, że to ma miejsce, że przychodzą do niego policjanci, którzy uważają, że nie życzą sobie być reprezentowanymi przez Solidarność. Solidarność nie reprezentuje nikogo, kto by o tą reprezentację nie poprosił, dlatego absolutnie ten argument jest, uważamy, wyrwany z kontekstu. Tak, ja sam byłem osobą, która, mając na celu dbałość o warunki pracownicze i socjalne, funkcjonariuszy pracowników, byłem zastraszany i nawet zdarza się sytuacja, że komendant sugerował, że zmieni mi warunki pracy, miejsca pracy, a nawet też prokuraturą byłem postraszany. Trudność w działaniu związku zawodowego polega na tym, żeby dążyć do dialogu, do współpracy, do konstruktywnych wniosków. Jest to o tyle trudne, że nie zawsze mamy możliwość współpracy z innymi związkami zawodowymi, w tym przypadku związkiem reprezentującym policjantów, który to związek zgadza się z każdą opinią komendanta, zgadza się na wszystkie formułowane przez niego zasady i przez to mamy związane ręce, bowiem
w sytuacjach na przykład awansowania czy premiowania policjantów wielokrotnie nie zgadzaliśmy się na to, aby stosować pozaustawowe kryteria, które wyrażone są w ustawie o policji, a nasi konkurenci zgadzali się, dzięki temu komendant mógł stosować swoje formy premiowania czy awansowania. Tutaj musimy nawiązać do jednej bardzo ważnej rzeczy. Nasza działalność związkowa ma swoje negatywne konsekwencje w aspekcie niektórych naszych członków, funkcyjnych członków, które to te aspekty negatywne mogą przełożyć się na społeczeństwo, tutaj nasze lokalne, bielsko-bialskie społeczeństwo. Do czego zmierzam? Mamy taką sytuację obecnie w Komendzie Miejskiej Policji Białej, gdzie jeden z naszych funkcyjnych związków, można powiedzieć, że jest nękany, bowiem chcąc wyjść naprzeciw społeczeństwu, pokazać pozytywne oblicze, pozytywną twarz policji, obsługiwał zdarzenie drogowe. To z naszymi drogowymi doświadczeniem zawodowym podczas swojej służby jako zdarzenie mniejszej skali, mniejszego formatu i ukarał możliwym najniższym mandatem karnym obywatela. To spotkało się z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego poprzedzonego czynnościami wyjaśniającymi, w którym to postępowaniu komendant próbuje udowodnić, że obywatel powinien był zostać ukarany mandatem nie niższym niż 1000 zł. Także dlatego my uważamy jako Policja Solidarność, że to jest istotne, abyśmy byli jako policjanci zawsze prospołeczni. A jeżeli my nakazujemy, w sensie piętnujemy policjantów, którzy wykazują takie zachowania prospołeczne, karamy ich albo wszczynamy postępowania dyscyplinarne, które tendencyjnie zmierzają zawsze w kierunku ukarania tego policjanta, wytwarzamy atmosferę strachu wobec innych policjantów, którzy będą bali się podejmować taką decyzję o tym, żeby ukarać obywatela niskim mandatem, tylko wybierając komfort i jest oczywiście konfrontowany także strachem, będą zawsze starać się iść do ukarania i do ukarania można być po stronie z wysokiej półki. Dokładnie tak, kolega słusznie nazwa, że funkcjonariusz, który obsługiwał zdarzenie, do którego nawiązywałem, miał tą możliwość, chociaż obowiązek obsługi nie więcej jak 2 miesiące wcześniej, obsługi zdarzenia drogowego, które miało bardzo podobny, jeśli nie tożsamy charakter, w którym to zdarzenie brał udział policjant. Policjant został ukarany mandatem karnym, możliwie najniższym. Wówczas komendant miejski Policji w Bielsku-Białej nie dopatrzył się żadnego naruszenia dyscypliny służbowej. Nie były wszczynane żadne czynności wyjaśniające. I dla nas to jest taki argument, że jeżeli obywatel zaskarży decyzję policjanta, poskarży się, zadzwoni, to wtedy my wszczynamy pełną procedurę, żeby wyjaśnić, a w naszej ocenie nie tyle wyjaśnić, co ukarać policjanta, no to w sytuacji, kiedy w zdarzeniu bierze udział policjant, już takich konsekwencji nie ma. Myślę, że zgodzicie się Państwo w tym miejscu, że takie postępowanie ze strony przełożonego nie pomoże nam poprawić warunków i tak już nie najlepszej sytuacji policji, która w dzisiejszej dobie boryka się z dosyć dużymi brakami kadrowymi, nieznanymi od dekad. Nawiązując jeszcze do wątku dyscyplinowania, w naszej ocenie niesprawiedliwego oceniania policjantów z Bielska-Białej, musimy powiedzieć jeszcze o jednym istotnym tutaj zdarzeniu, które miało miejsce na skutek fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, który popełnił jeden z naszych członków. Wówczas prowadzono w sposób tendencyjny postępowanie przygotowawcze i tutaj w ramach dygresji chciałbym powiedzieć, że to jest w naszym aspekcie, z naszego punktu widzenia metoda na nękanie członków Solidarności. Było postępowanie przygotowawcze prowadzone tendencyjnie tylko po to, żeby sprawa trafiła finalnie do prokuratury. Na szczęście dla nas, i tutaj chylimy czoła przed prokuraturą rejonową, prokuratura rejonowa w Bielsku-Białej zebrała cały materiał dowodowy w sposób bardzo profesjonalny, przesłuchała wszystkich wskazanych i możliwych świadków wydarzeń i uznała, że nasz pomawiany kolega nie był sprawcą
żadnego przestępstwa, nie doszło do żadnego czynu zabronionego, a jedyne, o czym można mówić, to ewentualnie o jego występowaniu w sprawie jako pokrzywdzonego. To niestety nie załatwiło sprawy ofiarnie i komendant miejskiej policji, mogę zacytować, uznał, że będzie sam własne śledztwo w tej sprawie prowadzić. Pomimo umorzenia tego śledztwa, to i tak zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, które w naszej ocenie miało na celu ukaranie policjanta. Dowodem świadczącym o tym, że to postępowanie dyscyplinarne wobec naszego członka są ukierunkowane na ukaranie, jest to, że podczas postępowania dyscyplinarnego, które było wielokrotnie przedłużane, były sytuacje, w której następowała wielokrotna zmiana zarzutów. Te zarzuty, które się nie utrzymywały w mocy lub nie były możliwe do udowodnienia, były zastępowane kolejnymi. Tylko po to, żeby ukarać. Finalnie policjanta ukarano, posiłkując się w głównej mierze oświadczeniami, zeznaniami osoby, która zawiadamiała o tym przestępstwie, które potem przerodziło się w postępowanie dyscyplinarne, a nigdy świadkiem zdarzeń nie było. Zmierzając już powolutku do końca naszej konferencji, chcielibyśmy Państwu przekazać, że w naszej ocenie solidarność policyjna w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz z tego co wiemy w Bytomiu nie jest mile widziana. A na potwierdzenie tej tezy mogę powiedzieć, że w sposób dorozumiały, bezpośredni lub pośredni nasi członkowie są informowani lub ukierunkowani na to, aby ze związku zawodowego wystąpić, bo może się to wiązać dla nich samych z możliwością gorszego traktowania w służbie czy zatrudnieniu. To jest, uważamy, pewne naruszenie norm prawnych, jeżeli chodzi o ingerowanie w wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i z uwagi na to musimy podkreślić wyraźnie, że takie ingerowanie, podejmowanie decyzji, które jest decyzją indywidualną, czy ktoś chce partycypować w związku zawodowym, czy też nie, pozostawać w takim czy innym związku, jest decyzją indywidualną pracownika i nie wolno, zabronione jest prawnie wymuszanie jakichkolwiek decyzji na pracowniku o tym, aby w związku zawodowym wystąpił. A takie sytuacje w związku że policjanci oraz pracownicy policji byli informowani, sugerowano im, że najlepszą możliwą dla nich decyzją jest wystąpienie z policyjnej solidarności. Dlatego też kończąc, jakby wieńcząc nasze wystąpienie, chciałbym Państwu powiedzieć, że komisja międzyzakładowa naszej organizacji uznała, że zasadem jest razem z udziałem prawnym zarządu pod Beskidzie NSC Solidarność podjąć czynności, które zmierzać będą do zawiadomienia odpowiednich instytucji o możliwych naruszeniach prawnych oraz o tym, że będziemy jesteśmy zmuszeni do podjęcia interwencji komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach ze względu na nieetyczny sposób postępowania komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej. Oczywiście za Państwa pośrednictwem będziemy starali się właśnie przyglądać wszystkim prowadzonym czynnościom w tej sprawie. Tyle ode mnie, jeżeli koledzy przewodniczący chcieliby uzupełnić wypowiedź, coś dodać od siebie, to bardzo proszę. Tylko króciutko.